Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych, zaczynając od starostów, poprzez nasze władze gminne, wszystkich kochanych rolników, wasze rodziny, wszystkich zgromadzonych. Za chwilę rozpoczniemy uroczystą mszę świątobożonkową, w czasie której Panu Bogu dziękować chcemy za z jednej strony ciężką pracę rolników, a z drugiej strony chcemy dziękować Panu Bogu za Jego dary i prosić o dalsze Jego błogosławieństwo. Niech dobry Bóg ma was w swojej opiece, niech czyni waszą pracę radosną i sensowną, a równocześnie byście we swojej pracy doświadczali nie tylko satysfakcji, ale także i tej więzi, która wynika z Bożego objawienia i z tej właściwej relacji z Panem Bogiem, która będzie potem wpływała i rzutowała na wasze rodziny i wasze środowiska. Niech dobry Bóg wam błogosławi. Teraz wrócimy do punktu wyjścia, czyli ja pójdę do zakresu, przebiorę się w szaty chirurgiczne, wy sobie usiądziecie i na dzwonnik rozpoczniemy uroczystą książkę. Thank you.
posiadanymi dobrami. Będzie jego na los obojętny, na ludzi cierpiących z powodu niedostatku. Pana Boga za naszą cierpkę przepraszamy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą nową, uczynkiem i zaniedbaniem. Gdzie ci niczego nie zabraknie. Do ziemi, której kamienie zawierają żelazo.
a z jej góry wydobyła się miedź. Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Twego Pana Boga za piękną ziemię, którą Ci dał. Strzeż się, byś nie zapomniał o Twoim Panu Bogu, lekceważąc przestrzeganie Jego poleceń, nakazów i praw, które ja Ci dzisiaj daję. A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz. Gdy Ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto. I gdy wzrosną Twe dobra, niech się Twe serce nie unosi pychą. Nie zapominaj o Twoim Panu Bogu, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On Cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów. Przez ziemię suchą, bez wody. On Ci wyprowadził wodę ze skał najtwardszej. On żywił Cię na pustyni Manna, której nie znali Twoje przodkowie, chcąc Cię utrapić i wypróbować, aby Ci w przyszłości wyświadczyć dobro. Obyś nie powiedział w sercu, to moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo. Pamiętaj o Twoim Panu Bogu, bo On udziela Ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić Ci przymierze, jakie poprzysiągł Twoim przodkom. Oto słowo Boże. Odkładając to skarbca dla siebie samych dobrą postawę na przyszłość, aby osiągnęli pracę.
opowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co mam począć, nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię, zboże moje z tych leży, a umuję większe. I tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, to skarb gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Oto słowo Panieńskie. Jakże dziś Pan Bóg nie dziękować za obfitość Jego darów. Tak naprawdę wszystko, co jest, jest wynikiem działania Pana Boga. To jest nie tylko w kwestii chociażby kosmosu, rzeczywistości, w której żyjemy i którą także nie tworzymy, ale także i w tym, że Bóg ciągle jak kochający ojciec troskliwie o nas pamięta. Nie jest prawdą, że Bóg o nas zapomniał, że historia pomocy Pana Boga zakończyła się w momencie, kiedy Jezus Chrystus rozmnożył 5 chlebów i 2 ryby i nakarmił tak wielką rzeszę ludzi. Mając tak niewiele, tak wielu otrzymało. Ktoś zadał takie pytanie, a gdyby tak dzisiaj Bóg uczynił podobnie jak Jezus, to ludzie by w Niego uwierzyli. Ale jeden z wielkich świątek Kościoła na początku pierwszych wieków jego istnienia już na to pytanie odpowiedział. Czyżby uwierzyli? Przecież tak naprawdę Bóg czyni cud karmienia ludzi, nie wykonując jakiś gestów nadzwyczajnych, ale zwyczajności. Przecież dzisiaj Pan Bóg karmi cały świat. To Pan Bóg, stanowiąc to, co jest, tworzy także i wszelkie prawa, które naukowcy odkrywają. A tworząc te prawa, nie zapomina o człowieku i o tym, że o niego się troszczy. Czymże więc w tym kontekście jest praca rolnika? Jest udziałem w wielkim działaniu Pana Boga, który się o człowieka troszczy. Nie ma więc ta praca tylko wymiaru zarobkowego. Ma także wymiar powołania, bo jest w tej pracy troska o dobro wspólne. Dlatego dobrze, że wielu ludzi na co dzień zajmuje się pracą na rolę. Oczywiście przy okazji z tej pracy żyjąc, ale przecież ta praca przynosi wielu radość, satysfakcję. To oni także kształtują siebie w swoim człowieczeństwie, będąc rolnikami i ciężko pracując. To oni także, spotykając się w swoim środowisku, kształtują swoje postawy oraz zasady między ludźmi. Oby te zasady były jak najbardziej bliskie Ewangelii. Jesteśmy więc dzisiaj po to, aby Panu Bogu za ten Jego dar podziękować. Dar, w którym rolnicy mogą uczestniczyć. Pan Bóg karmiąc każdego dnia cały świat, w szczególny sposób rodziny rolników zaprasza do tego, by w Jego dziele uczestniczyły. Te rodziny rzeczywiście w tym wielkim dziele Pana Boga uczestniczą. I dlatego trzeba Panu Bogu za tę troskę podziękować.
Nie można zamykać się w takim myśleniu, że człowiek jest samowystarczalny. Nawet gdy w życiu osiągnie sukces i pewien poziom materialny, nawet gdy ma pewnego rodzaju sukcesy, powodując wiele trudności, gdy dochodzi do pewnego poziomu życia, tak jak bohater dzisiejszej Ewangelii, opowieści Jezusa, nie można powiedzieć, że jestem samowystarczalny, a któż może mi cokolwiek zrobić, bo ja wszystko mam, tak wiele mam i tak wiele mogę. Ten człowiek z Ewangelii Jezusowej mówi, powiem sobie, mam wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone, mogę więc odpoczywać, jeść, pić i używać. Tego przesądnego w cudzysłowie człowieka Bóg nazywa głupcem, bo przecież nie można pokonać nadziei tylko w tym, co jest w wymiarze ziemskim. Człowiek pracując na roli, pracując w każdym innym zawodzie, pracując w każdym innym wymiarze, nie tylko zarabia na dobre życie, ale także i doskonali siebie. Otwiera się więc bardziej na Pana Boga i na innych ludzi. Staje się człowiekiem, dla którego przekazanie miłości Boga i miłości bliźniego jest codziennością. I który potrafi z tego, co ma, podzielić się z innymi. Częstokroć postępując podobnie jak święta Matka Teresa z Kalkuty. Lecz człowiek zamknięty na innych ludzi, który liczy tylko na siebie, może usłyszeć to, co usłyszał ten człowiek z Jezusowej Ewangelii. Głupcze jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie, komu więc przypadnie to, coś przygotował. Z jednej strony widzimy więc, że liczy się praca człowieka. Liczy się praca narodu. Ale też nie liczy się postawa człowieka, który pracuje i na roli się trudzi. Postawa otwarcia, postawa zrozumienia sensu swojego trudu i swojej pracy. Tak dzieje się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogatym przed Bogiem. Tak mówi Jezus. Aby więc praca człowieka, w tym także praca na roli, miała sens, musi mieć to odniesienie do Pana Boga. I człowiek pracujący winien widzieć Panu Bogu ostateczny sens nie tylko swojej pracy, ale i swojego całego życia. Niech naszym rolnikom w tym kontekście Pan Bóg błogosławi. Amen. A teraz powstańmy. Widzę, że tyle darów wspaniałych jest przyniesionych i przyniesionych jeszcze w ramach darów ołtarza będzie, ale liturgia przewiduje, że właśnie po chomili jest poświęcenie tego wszystkiego, co jest przyniesione. Dlatego teraz pozwólcie, że poświęcę. Z wdzięcznością przynieśliśmy do świątyni owoce ziemi, naszej pracy w polu, w ogrodach, czasami w namiotach. Prośmy Boga, by je błogosławił i nagrodził trud pracujący. Wszechmogący Boże i Najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś Syna Marnego Wybranego przynosić do kapłanów owoce ziemi i stopy zebranego zboża przyjmij. Dzięki przyjmijmy za tegoroczne plony i błogosław przyniesione tu udary. Nowe wieńce, żniwne owoce, warzywa, chleb. Spraw Panie, aby nie zabrakło nikogo w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, a nas na oczywięciu Twoimi darami z każdym, kto będzie mi dostatku. A po nocesnym życiu niechaj nas, niosących pełne naręcza, dobrych uczynków przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja, najdoskonalszą od siebie, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Teraz proszę ministrantów o wodę święconą.
dopełnię poświęcenia, całość poświęcenia to jest modlitwa i dopełnienie to okropienie wodą świecą.
i obdarz nas swoją łaską, abyś nam przynosił owoce trwające na życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie,
abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka Wam, żebyś się chwalała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Thank you.
pracowała